Cześć. Filozofia starożytnych stoików nie tylko uczy sztuki radzenia sobie z trudnościami życiowymi, ale także pokazuje, w jaki sposób człowiek może odnaleźć prawdziwe szczęście i spokój. Choć wiele osób uważa dzisiaj, że pieniądze są kluczem do szczęścia, w rzeczywistości są rzeczy o wiele cenniejsze od pieniędzy. Zwłaszcza dla kobiet wartości te mają stałe miejsce w ich życiu. W tym filmie odkryjemy 5 rzeczy, które kobiety kochają bardziej niż pieniądze. Podkreślimy znaczenie miłości i więzi emocjonalnych w życiu człowieka oraz potrzebę zaufania i bezpieczeństwa. Porozmawiamy szczegółowo o miejscu szacunku i wartości w duszy człowieka, pragnieniu samorealizacji oraz wpływie zdrowia i sprawności na jakość życia. Omawiając te zagadnienia, spróbujemy rozwikłać tajemnice prawdziwego szczęścia i satysfakcji ze stoickiej perspektywy. Zrozumienie, do czego tak naprawdę ludzie dążą na tym świecie i co jest cenniejsze poza dobrami materialnymi, może mieć ogromny wpływ na życie każdego człowieka. W pozostałej części filmu odkryjesz te wartości zarówno w języku poważnym, jak i humorystycznym i być może pomyślisz o tym, jak możesz zastosować tę filozofię we własnym życiu. Jeśli podobają Ci się tego typu treści i chcesz zobaczyć więcej, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Wybierzmy się razem w tę głęboką podróż i odkryjmy, co kobiety kochają bardziej niż pieniądze. Miłość i więzi emocjonalne. Cześć! Filozofia starożytnych stoików nie tylko uczy sztuki radzenia sobie z trudnościami życiowymi, ale także pokazuje, w jaki sposób człowiek może odnaleźć prawdziwe szczęście i spokój. Choć wiele osób uważa dzisiaj, że pieniądze są kluczem do szczęścia, w rzeczywistości są rzeczy o wiele cenniejsze od pieniędzy. Zwłaszcza dla kobiet wartości te mają stałe miejsce w ich życiu. W tym filmie odkryjemy 5 rzeczy, które kobiety kochają bardziej niż pieniądze. Podkreślimy znaczenie miłości i więzi emocjonalnych w życiu człowieka oraz potrzebę zaufania i bezpieczeństwa. Porozmawiamy szczegółowo o miejscu szacunku i wartości w duszy człowieka, pragnieniu samorealizacji oraz wpływie zdrowia i sprawności na jakość życia. Omawiając te zagadnienia, spróbujemy rozwikłać tajemnice prawdziwego szczęścia i satysfakcji ze stoickiej perspektywy. Zrozumienie, do czego naprawdę dążą ludzie na tym świecie i co jest cenniejsze poza dobrami materialnymi, może mieć ogromny wpływ na życie każdego człowieka. W pozostałej części filmu odkryjesz te wartości zarówno w języku poważnym, jak i humorystycznym i być może pomyślisz o tym, jak możesz zastosować tę filozofię we własnym życiu. Jeśli podobają Ci się tego typu treści i chcesz zobaczyć więcej, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Wybierzmy się razem w tę głęboką podróż i odkryjmy, co kobiety kochają bardziej niż pieniądze. Miłość jest jednym z kamieni węgielnych ludzkiego życia. Zwłaszcza dla kobiet miłość ma znaczenie daleko wykraczające poza bogactwo materialne. Połączenia emocjonalne dają nam siłę do pokonywania złożoności i wyzwań życiowych. Relacje rodzinne i przyjacielskie odzwierciedlają najczystszą i najsilniejszą formę miłości. Miłość i empatia w tych związkach czynią nas lepszymi i szczęśliwszymi jednostkami. Kobiety doceniają chwile spędzone z bliskimi. Te wspomnienia są tak cenne, że nie można ich kupić za pieniądze. Miłość matki do dziecka i przyjaciel, który jest przy nas w trudnych chwilach, to najcenniejsze chwile w naszym życiu. Ta miłość i wsparcie to jedna z rzeczy, które kobiety kochają bardziej niż pieniądze. Podajmy przykład. Wyobraź sobie, że pijesz kawę ze swoim ulubionym przyjacielem i jesteś pogrążony w głębokiej rozmowie. Wartość tej chwili znacznie przewyższa wszelkie korzyści materialne. Tego rodzaju więzi emocjonalne są niezbędne dla kobiet. Filozofowie stoiki twierdzą, że miłość i więzi uczuciowe odżywiają ludzką duszę i pogłębiają sens życia. Według nich te więzi czynią ludzi bardziej cnotliwymi i spokojnymi. Relacje pełne miłości są pokarmem dla duszy, a ten pokarm daje nam siłę do pokonywania trudności życiowych. Teraz, gdy omówiliśmy temat miłości i więzi emocjonalnych, przyjrzyjmy się, dlaczego potrzeba zaufania i bezpieczeństwa jest cenniejsza niż pieniądze. Zaufanie i bezpieczeństwo. Dla kobiet zaufanie i bezpieczeństwo są o wiele ważniejsze niż komfort finansowy, jaki mogą zapewnić pieniądze. Bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne to kamienie węgielne spokojnego życia. Zaufanie sprawia, że relacje są budowane na solidnych fundamentach i sprawia, że ludzie są naprawdę szczęśliwi. Budowanie zaufania to proces, który wymaga czasu i wysiłku. Kobiety chcą czuć zaufanie w swoich związkach. To poczucie pewności objawia się zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie.
Zaufanie, jakie kobieta czuje obok osoby, którą kocha i której ufa, jest jednym z najcenniejszych uczuć na świecie. Stoicy, filozofowie podkreślają, że zaufanie relaksuje duszę człowieka i poprawia jakość życia. W środowisku zaufania ludzie są spokojniejsi i szczęśliwi. Dlatego dla kobiet zaufanie i bezpieczeństwo są znacznie cenniejsze niż pieniądze. Rozważmy kwestię zaufania w sposób humorystyczny. Kiedy kobieta ufa swojemu partnerowi, może razem z nim stawić czoła wyzwaniom życia. Ale kiedy to zaufanie zostaje złamane, cały świat jest wstrząśnięty. Dlatego zaufanie jest cenniejsze niż cokolwiek innego. Jeszcze bardziej wzmocnijmy tę kwestię przykładem. Wyobraź sobie, że kobieta nie czuje się bezpiecznie w pracy ani w domu. Ta niepewność negatywnie wpływa na całe jego życie. Jednak w środowisku, w którym jest bezpieczny, czuje się bardziej komfortowo i spokojnie. Zaufanie zapewnia wewnętrzną równowagę i szczęście człowieka. Z perspektywy stoickiej zaufanie i bezpieczeństwo należą do podstawowych potrzeb człowieka. Kiedy te potrzeby nie są zaspokojone, jakość życia człowieka spada, a szczęście maleje. Dlatego dla kobiet zaufanie i bezpieczeństwo są o wiele ważniejsze niż pieniądze. Teraz, gdy omówiliśmy kwestię zaufania i bezpieczeństwa, przyjrzyjmy się, dlaczego potrzeba kobiet, aby były szanowane i cenione, jest ważniejsza niż pieniądze. Szacunek i wartość. Dla kobiet bycie szanowanym i cenionym jest jednym z nieodzownych elementów życia. Szacunek sprawia, że ludzie czują się ważni i wartościowi. Poczucie bycia docenianym zwiększa pewność siebie i poprawia jakość życia. Kobiety chcą być szanowane w swoich związkach i społeczeństwie. Szacunek ten ożywia ich wewnętrzny spokój i szczęście. Szanowana kobieta czuje się silniejsza i pewniejsza siebie. Filozofowie stoicy argumentują, jak ważny dla rozwoju duszy ludzkiej jest szacunek. Szacunek jest podstawą cnotliwego życia. Szacunek kobiety do samej siebie i szacunek ze strony otaczających ją osób pozytywnie wpływa na jej zdrowie psychiczne. Kobieta, która nie jest szanowana, czuje się bezwartościowa i nieważna. Dlatego bycie szanowanym i cenionym jest dla kobiet o wiele ważniejsze niż pieniądze. Rozważmy tę kwestię na humorystycznym przykładzie. Kiedy kobieta szanuje swojego partnera, ich związek staje się silniejszy i szczęśliwszy. Jednak brak szacunku podważa związek i powoduje niepokój. Dlatego szacunek jest cenniejszy niż cokolwiek innego. Rozwińmy dalej na przykładzie. Wyobraź sobie, że kobieta nie jest szanowana w pracy ani w domu. Ten brak szacunku negatywnie wpływa na jego motywację i energię życiową. Jednak w środowisku, w którym jest szanowany, czuje się silniejszy i bardziej wartościowy. Szacunek zapewnia wewnętrzną równowagę i szczęście danej osoby. Z perspektywy stoickiej szacunek i bycie cenionym należą do podstawowych potrzeb człowieka. Kiedy te potrzeby nie są zaspokojone, jakość życia człowieka spada, a szczęście maleje. Dlatego dla kobiet bycie szanowanym i cenionym jest o wiele ważniejsze niż pieniądze. Teraz, gdy omówiliśmy kwestię szacunku i wartości, przyjrzyjmy się, dlaczego kobiece pragnienie samorealizacji i indywidualnego rozwoju jest cenniejsze niż pieniądze. Samorealizacja i rozwój indywidualny. Kobiety chcą odkrywać i realizować swój własny potencjał. Osobiste cele i marzenia nadają życiu kobiety sens. Chęć samorealizacji zapewnia człowiekowi wewnętrzną satysfakcję i poprawia jakość jego życia. Kobiety dążą do doskonalenia swoich talentów i umiejętności oraz realizowania swoich marzeń. W tym procesie trudności, jakie napotykają, czynią ich silniejszymi i bardziej odpornymi. Filozofowie stoicy twierdzą, że indywidualny rozwój i samorealizacja należą do najwyższych cnót człowieka. Podróż kobiety do samorealizacji czyni jej życie bardziej znaczącym i spełnionym. Bogactwo materialne nie daje tej satysfakcji. Kobiety bardzo cieszą się z własnego sukcesu i rozwoju. Podejdźmy do tego problemu w sposób humorystyczny. Kobieta jest zdeterminowana, aby pokonać przeszkody, które napotyka, dążąc do osiągnięcia swoich marzeń. Jednak bogactwo materialne nie może zapewnić tej determinacji i satysfakcji. Dlatego pragnienie samorealizacji jest cenniejsze niż cokolwiek innego. Rozwińmy dalej na przykładzie. Wyobraź sobie, że kobieta chce rozwijać swoją karierę i rozpocząć własną działalność gospodarczą. W tym procesie trudności i przeszkody, które napotyka, czynią go silniejszym i bardziej odpornym. Jednak bogactwo materialne nie może zapewnić tej satysfakcji.
Pragnienie samorealizacji zapewnia człowiekowi wewnętrzną równowagę i szczęście. Z perspektywy stoickiej samorealizacja i indywidualny rozwój należą do podstawowych potrzeb człowieka. Kiedy te potrzeby nie są zaspokojone, jakość życia człowieka spada, a szczęście maleje. Dlatego dla kobiet samorealizacja i rozwój indywidualny są o wiele ważniejsze niż pieniądze. Teraz, gdy omówiliśmy temat samorealizacji i rozwoju indywidualnego, przyjrzyjmy się, dlaczego potrzeby kobiet w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia są cenniejsze niż pieniądze. Zdrowie i dobra kondycja. Zdrowie jest najbardziej podstawowym elementem życia człowieka. Kobiety przywiązują dużą wagę zarówno do swojego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Zdrowie i sprawność fizyczna bezpośrednio wpływają na jakość życia i zwiększają ludzkie szczęście. Kobiety znają wartość bycia zdrowym i sprawnym. Zdrowie fizyczne odgrywa ogromną rolę w pokonywaniu wyzwań codziennego życia. Zdrowie psychiczne zapewnia równowagę emocjonalną i spokój wewnętrzny. Stoicy filozofowie twierdzą, że zdrowie jest największym bogactwem życia. Kiedy kobieta jest zdrowa i sprawna, jej życie staje się bardziej aktywne i szczęśliwe. Problemy zdrowotne obniżają jakość życia i czynią ludzi nieszczęśliwymi. Dlatego dla kobiet zdrowie i kondycja są o wiele ważniejsze niż pieniądze. Podejdźmy do tego problemu w sposób humorystyczny. Kiedy kobieta jest zdrowa i sprawna, cieszy się życiem i jest szczęśliwsza. Kiedy jednak stracisz zdrowie, bogactwo materialne traci znaczenie. Dlatego zdrowie jest cenniejsze niż cokolwiek innego. Rozwińmy dalej na przykładzie. Wyobraź sobie, że kobieta dba o swoje zdrowie i regularnie ćwiczy. Zdrowy styl życia poprawia jego jakość życia i zapewnia mu szczęście. Jednak problemy zdrowotne zmniejszają to szczęście i jakość życia. Zdrowie zapewnia człowiekowi wewnętrzną równowagę i szczęście. Z perspektywy stoickiej zdrowie i sprawność fizyczna należą do podstawowych potrzeb człowieka. Kiedy te potrzeby nie są zaspokojone, jakość życia człowieka spada, a szczęście maleje. Dlatego dla kobiet zdrowie i kondycja są o wiele ważniejsze niż pieniądze. Podsumowując, pięć rzeczy, które kobiety kochają bardziej niż pieniądze, to widzieliśmy, że istnieje miłość i więzi emocjonalne, zaufanie i bezpieczeństwo, szacunek i wartość, samorealizacja i rozwój indywidualny, a także zdrowie i dobre samopoczucie. Wartości te mają głębokie znaczenie w życiu kobiet wykraczające poza bogactwo materialne i są źródłem prawdziwego szczęścia. Przyjmując te wartości, filozofia stoicka może pomóc zarówno kobietom, jak i mężczyznom znaleźć spokój i spełnienie w życiu. Jeśli spodobał Ci się ten film i chcesz zobaczyć więcej podobnych treści, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Możesz także uzyskać dostęp do ekskluzywnych treści i stać się częścią naszej społeczności, klikając przycisk dołącz. W ten sposób możesz skorzystać z pogłębionych artykułów, filmów i ćwiczeń, które przygotowałem specjalnie dla Ciebie. W sekcji komentarzy znajdziesz link do artykułu, w którym możesz dowiedzieć się więcej na ten temat. W tym artykule bardziej szczegółowo omówiono, co jest ważne w życiu kobiet poza bogactwem materialnym. Podziel się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzu i podziel się z nami swoimi poglądami na ten temat. Na koniec dziękujemy, że byliście z nami w tej cennej podróży. Pamiętaj, że prawdziwe szczęście i pokój ukryte są w naszych wewnętrznych wartościach, poza bogactwem materialnym. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!